października wszyscy melomani, miłośnicy sztuki pianistycznej pasjonują się konkursem chopinowskim. W tegorocznym konkursie 13 biorą udział również laureaci innych konkursów pianistycznych, również takich, którym patronuje Fryderyk Chopin. Przedstawiam Państwu naszych gości, organizatorkę konkursu chopinowskiego z Göttingi, panią Małgorzatę Bator-Schreiber, publicystykę krytyka muzycznego, pana Janusza Ekierta. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Był już trzeci konkurs zorganizowany w Göttingze. Laureatów bardzo wielu i wielu również przyjechało do Warszawy. W tym roku odbył się trzeci, w marcu, trzeci konkurs chopinowski w Göttingze i do Warszawy przyjechało 23 kandydatów, zostało dopuszczonych, w tym 6 laureatów naszych 3 konkursów. Obecnie przebiega drugi etap konkursu warszawskiego i została jedna laureatka naszego konkursu w drugim etapie. Pierwsza nagroda tegoroczna Lu Hoi Yu. Ten konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bowiem nie ma dolnej granicy wieku praktycznie. Dolnej granicy w żadnej kategorii. Nasz konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych, do 12 roku życia, do 18 i do 32 roku życia, czyli obejmuje wszystkie etapy rozwoju muzycznego i kształcenia muzycznego. Dolnych granic nie ma, to znaczy, że nawet 12-letnie dziecko, czy 10, jeśli jest geniuszem, może wystąpić w najstarszej kategorii. Był Pan świadkiem tegorocznego konkursu w Göttingze. Było bardzo wielu kandydatów, ponieważ, jak już wspomniała Pani Małgorzata, każdy, kto jest talentem, kto ma talent, może spróbować swoich sił. Nie ma takiej możliwości w konkursie chopinowskim, bowiem 18 lat trzeba mieć. Nawet jeśli się jest 17-letnim geniuszem, trzeba poczekać 5 lat później. Proszę powiedzieć, jakie Pan odniósł wrażenia z tamtego konkursu, jaki jest jego poziom, kto się nim interesuje, ilu było dziennikarzy, jaki jest wydźwięk tego festiwalu na świecie? Konkursu. Myślę, że ogromne zainteresowanie towarzyszy temu konkursowi, bo jest to zjawisko niezwykłe. Jest to zjawisko, którego nie można przecenić z wielu powodów. Konkursów na świecie międzynarodowych jest 200, a nawet krajowych więcej, ale takich konkursów na świecie nie ma. To są konkursy wyjątkowe. Konkurs Chopina to jest impreza, na której gra się tylko utwory Chopina. Na konkursie Beethovena w Wiedniu gra się utwory różnych kompozytorów. W Moskwie na konkursie Czajkowskiego gra się utwory różnych kompozytorów i wszędzie. A tu jest platforma zderzenia rozmaitych stylów pianistycznych, różnej estetyki. Ten konkurs daje możliwość właśnie porównania, takich porównań, jakich nie dają inne konkursy, więc zdecydowanie się wyróżnia. Kiedyś pewnego dnia tak się w Göttingze złożyło, że na estradę wchodziły po kolei same pianistki, same kobiety. Jurorzy żartowali, kobieta jest złem koniecznym. Oczywiście żart, ale można powiedzieć o konkursach, że są złem koniecznym w pewnym sensie. Jest ich coraz więcej i obserwujemy, jak te fale pianistów z jednego konkursu na inny jeżdżą. Ale Göttinga zdobyła sobie jakieś szczególne miejsce. Kult Chopina na świecie jest specjalny. Chopin być może jest wielu kompozytorów bardzo cenionych, ale Chopin jest oprócz tego kompozytorem kochanym na świecie i myślę, że ten kult Chopina w Göttingze pozwala głębiej jednak zrozumieć go. Grają pianiści w różnym wieku i przychodzi publiczność, słucha, czyta, dowiaduje się. Myślę, że w środkowej Europie, zwłaszcza w Niemczech, ten konkurs ma swoją niesłychanie ważną rangę. Niemcy również kochają Chopina, ale nie zawsze we właściwy sposób go rozumieją. Wspomniał Pan o tym, że Chopin jest kochany na całym świecie, szczególnie chyba przez Japończyków, którzy wręcz wydają pismo zatytułowane Chopin. Jest to miesięcznik poświęcony muzyce Chopina i tutaj w tym miesięczniku również dużo artykułów, niestety nie umiem ich przeczytać, bo nie znam języka, po japońsku. Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na założenie, na zorganizowanie takiego konkursu i teraz już cyklicznie co 2 lata odbywającego się? Sama jestem pianistką i studiowałam w Warszawie i moim marzeniem, też jako Polki, było wystąpić w konkursie
Chopinowskim w Warszawie, ale jakoś nie doszło do tego. Z tego powodu, że akurat w tym czasie, jak podczas studiów, jak uczyłam się grania jeszcze na fortepianie i zdobywałam ten ostatni szlif na studiach, interesowałam się wieloma kompozytorami, a Chopina jakoś miałam w domu. To było tak oczywiste, że właściwie jakoś odeszłam od tego zamiaru wziąć samej udziału w tym konkursie. Ale co obserwowałam w ciągu tych wielu lat, że wielu marzy o tym, młodych pianistów marzy ciągle o tym, aby wziąć udział w tym konkursie, w tym warszawskim konkursie chopinowskim. I jak do tego dojdzie, stoją na tej scenie, są tak spięci psychicznie, że często nerwy nie wytrzymują. I idea właśnie tego naszego konkursu była, żeby od małego dziecka przygotowywać tą młodzież, dzieci, młodzież do solidnego przygotowywania się do konkursu międzynarodowego i szczególnie, żeby to obciążenie psychiczne w ciągu tylu lat, zanim właśnie dopiero mogą wystąpić w Warszawie, żeby nie gromadziło się tak, nie koncentrowało się, tylko żeby mogli ciągle mówić, ja byłem już czy laureatem, czy brałam udział w konkursie międzynarodowym chopinowskim. I wydaje mi się, że to zadanie nam się udało bardzo dobrze spełnić. Jest bardzo wiele publikacji związanych z konkursem, płyty kompaktowe, nagrania wideo, książki, artykuły. To jest ogromny dorobek, to idzie w świat, tych młodych ludzi można wysłuchać. Efekt końcowy, to co słyszymy później na estradzie, zależy głównie od stanu nerwów. Są nawet w tej chwili w Warszawie pianiści, którzy brali udział nie w kilkunastu, ale w kilkudziesięciu konkursach. Jak Państwo, słuchając wszystkich praktycznie wykonawców, mogą ocenić ich, czy to rzeczywiście wzmacnia ich nerwy i czy ten efekt końcowy jest lepszy od innych? To są nałogowi gracze konkursowi, można powiedzieć. Jednym to pomaga, innym nie. To zależy od systemu nerwowego, ale pewien szlif czy doświadczenie na pewno odgrywa swoją rolę i przyjeżdżają na konkurs pianiści bardziej doświadczeni i mniej właśnie z tego powodu. Ale pani Małgorzata nie dopowiedziała skromnie wszystkiego o sobie, bo wiem, że w Niemczech zdobyła sobie olbrzymią renomę jako znakomity pedagog i lansuje własną metodę nauczania. Ma wspaniałe wyniki i wiem, że nie pozwala swoim uczniom brać udział w swoim konkursie, żeby uniknąć posądzeń o stronniczość. W związku z tym jeżdżą na inne konkursy i zdobywają nagrody. Życzymy tych nagród jak najwięcej. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Wiem, że jest ona kosztem któregoś z koncertów w tej chwili odbywających się. Tym większe podziękowania dla Państwa. Dziękuję uprzejmie.